Dzień dobry, szanowni państwo. Jednym z gości tegorocznej edycji Baltic Business Forum jest, chyba nie muszę przedstawiać, pani Weronika Marczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, forum jest poświęcone takim relacjom Polski i Ukrainy i chyba jest pani odpowiednim gościem, żeby trochę opowiedzieć nam o tych sprawach. Kiedy w Świnoujściu gdzieś się dzwoni, czy to po pizzę, czy idziemy coś załatwić, czy do sklepu, obywateli Ukrainy i w ogóle krajów chyba wschodniej Europy jest pełno. Jak się pani też jako Polka mieszkająca już w Ukrainie, przepraszam, jako Ukrainka mieszkająca w Polsce, czy jako już Polka odnajduje się w tym, że tylu pani rodaków już przyjechało do naszego kraju? No powiem, że dla mnie też to jest bardzo nowe odczucie, bo jak ja zaczynałam swoją przygodę w Polsce 30 lat temu, to ja nikogo nie poznałam z Ukrainy, mało tego. Przez pierwsze 15 lat sama się zmagałam z tym, żeby się zasymilować z Polską i żeby nie mieć takiej strasznej tęsknoty, bo każdy człowiek, który emigruje, który pozostaje gdzieś daleko od ojczyzny, no tak się czuję, tak podejrzewam. Natomiast ta nowa fala emigracji jest tak liczna, że Ukraińcy w tej chwili żyją właściwie czasami w swoich enklawach. I dlatego też przyszło mi na myśl, żeby trochę zapoznać się z tym zjawiskiem bardziej i my też się jako Izba Gospodarcza, bo ja pracuję w Izbie już od kilku ładnych lat, też się przyglądamy temu. I między innymi dlatego powstała ta książka, żeby jednak nie powtórzyć jakichś błędów, które są w innych krajach już widoczne, żeby właśnie ta duża grupa migracyjna nie spowodowała swojego własnego zamknięcia się, tak? I na razie widzę, że fajnie się odnajdują rodacy tutaj moi i bardzo mnie to cieszy, ale to tak zawsze jest, że początki są fajne, bo się nie wtrącasz w nic, nie interesujesz się niczym, w ogóle tak jakby jeszcze żyjesz swoim życiem, a tutaj po prostu korzystasz z podstawowych takich rzeczy. Natomiast zjawisko jest według mnie takie, że Polacy z kolei też uważają, że Ukraińcy są na chwilę, a niektórzy już nie na chwilę. No ja jestem najlepszym przykładem. Ja już jestem tyle lat, że dawno mam obywatelstwo polskie i właściwie na zewnątrz jestem postrzegana jako Polka, bo taki mam paszport i reprezentuję Polskę. Pochodzenie mam ukraińskie, tak? I dlatego serce na dwa kraje bije. No i właśnie też dla mnie jest ciekawe to, by zainteresować mieszkańców Polski, głębiej poznać tych Ukraińców. Bo i historia, nasza wspólna zresztą, jest też bardzo ciekawa, ale też nie tylko wspólna. Ukraińcy mają bardzo trudną, bardzo ciekawą historię. Poza tym jest bardzo dużo rzeczy, o których my kompletnie tu w Polsce nie wiemy i nie mamy pojęcia. I dopiero kiedy udaje się kogoś zainteresować, zawieźć tam, albo ktoś z racji po prostu swojego samego własnego zainteresowania czy zawodu tam się znajduje, to jest naprawdę wow. I dlatego ja uważam, że my poprzez pewne zjawiska się teraz znaleźliśmy razem w jednym kraju, w pięknym, jak, takim jak Polska, ale naszym zadaniem teraz jest się naprawdę poznawać, bo co pan może zapytać dzisiaj Ukraińca na przykład od siebie w jego sprawach, poza jak się masz? No chyba niewiele. Jak mu się mieszka w Polsce, jak traktują go moi pozostali rodacy? Chyba, że tak, że rzeczywiście niewiele, ale mam też takie wrażenie, że tak jak pani powiedziała, że powoli mieszkańcy Ukrainy, może to jest tylko moje mylne, takie jest moje subiektywne odczucie, jednak rzeczywiście zaczynają się gromadzić w takich zamkniętych jednak środowiskach jako oni, że jednak tutaj, no jednak co by nie mówić, nawet chociażby w Świnoujściu, no tutaj może im się żyć rzeczywiście bardzo fajnie i no właśnie, co musi się stać, żebyśmy się tak nie pozamykali, żebyśmy nie traktowali my Polacy ich jako tylko takich gości na chwilę pracowników, żeby jednak doszło do jakiejś integracji, bo chyba do tanga trzeba dwojga. Dokładnie. I właśnie ja mam prawo mówić poprzez swój przykład i dlatego go przytaczam, nie dlatego, żeby się jakoś wyróżnić. Mnie się udało zintegrować z Polską, pokochać Polskę, zrozumieć Polskę dopiero po 10-15 latach tak naprawdę, poprzez to, że naprawdę wystudiowałam, poznałam wszystko, włącznie z tym, jakie bajki oglądacie, włącznie z tym, dlaczego się śmiejecie z rejsu, a przez 10 lat do mnie to nie docierało. Ja oglądałam ten rejs i myślałam, Boże, co z nim jest nie tak, co tam śmiesznego, albo prawda? Albo co z nami jest nie tak, że nas bawi. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy drobiazg, którym żyją Polacy, dla mnie był niezrozumiały na początku i to jest ważne pojąć nam teraz, że tak samo Ukraińcy się tutaj czują. Oni by chcieli, ale nie rozumieją większości rzeczy. I dlatego sami nie wejdą do naszych domów polskich, prawda? No nie wproszą się do pana, będą, pan mi opowie, co to jest ten misiek puchatek, czemu wam się on tak podoba, prawda? A u nas się nazywa inaczej i w ogóle jest fajniejszy i tak dalej.
Także trzeba według mnie podejść do tego analitycznie, tak bardziej naukowo i stworzyć jakieś programy, jakieś właśnie nawet taka moja książka, myślę, że jak wejdzie do każdego polskiego domu, taki symbol właśnie tego, co można zrobić. I jest tutaj 30 rozdziałów, każdy naprawdę przemyślany i ciekawy o Ukraińcach, Ukrainie, ich mentalności, ich zwyczajach, transformacji, podróżach, tysiącu rzeczy, których jak się pozna, chociaż w takiej naprawdę bardzo lekkiej, zabawnej formule, to już pan będzie mógł z rok czasu zagadywać swoich sąsiadów Ukraińców o każdą rzecz, która ich dotyczy. I to jest fajne. Ukraińcy się tutaj uczą polski, muszą, bo oni są tutaj, oni się nauczą. Ale czy znajdą jakby odpowiedź z drugiej strony? Czy pan będzie mógł na przykład zaczepić swojego kolegę i powiedzieć: posłuchaj, oglądałem obrazy waszego największego malarza na świecie, Iwana Marczuka, jestem w szoku. Nie wiedziałem, że cały świat go zna, my w Polsce go nie znamy. I nagle on ożywa i mówi: Boże, jak mi miło, panie, skąd pan się taki wziął? Prawda, prawda, że miło, jakby pana zaczepili na emigracji i powiedzieli, że znają pana, nie wiem, Lecha Wałęsę, to pan zawsze był do... A zapytajmy, są badania, zapytajmy, co wiedzą dzisiaj właśnie w Polsce, Ukrainie. Wojna, prawda, biedny kraj, jakieś takie rzeczy, które nikt z Ukraińców nie chciałby poszerzać, a jest dużo ciekawszych rzeczy, fajniejszych i dzisiaj na forum zabrzmiało wiele, wiele obiektywnych danych na temat tego, gdzie Ukraina już jest dawno do przodu, w niektórych oczywiście tam branżach, włącznie z IT, włącznie z jakimiś naprawdę wynalazkami, ciekawymi rzeczami, rozwiązaniami w państwie, podatkowymi rzeczami, kulturalnymi i tak dalej, które warto poznać. I według mnie dopiero to, kiedy my wzajemnie mamy o czym rozmawiać, my wtedy się łączymy. Jak tylko nie mamy o czym, a tylko, że tutaj ty przyjdziesz, popracujesz, a ty tam, nie wiem, coś załatwisz i dziękuję, miło, fajnie, jesteście fajni, będzie rozłam i będzie getto, będzie tak jak w Stanach, że jest dzielnica polska, dzielnica murzyńska, prawda? I ja tego po prostu bym nie przeżyła, jeśli do tego dopuścimy. Bo ja wiem, że może być inaczej i że może być super pomieszane, pomiksowane i tak dalej. No ale tu już trzeba mieć taką perspektywę, jak ja 30-letnią, żeby dostrzec te zjawiska, tak? I poczuć to. Ja byłam w polskich rodzinach zawsze, ja byłam na polskich uczelniach, ja zawsze wśród Polaków robiłam wszystko i dopiero tak od 15 lat, powiedzmy, gdzieś tam wróciłam do swoich tematów rodzinnych i zaczęłam działać w organizacjach proukraińskich, w Izbie Gospodarczej. Pracowałam i tu, i tam i taki mam po prostu ogląd na to. Ale wierzę w to, że jesteśmy bardzo w bardzo dobrym punkcie. Na razie nie ma żadnych wielkich waśni, są tylko epizody, ale też proszę zobaczyć, jak się reaguje, tak, na jakieś hasła. Jak dużo teraz tych narodowościowych, takich negatywnych emocji. Jak nawet jeden wywiad jakiś, który chciałam od serca dać, dziennikarz coś napisał po swojemu, natychmiast jest reakcja negatywna, że ty tam swoich tych takich, owakich już nie chcę tutaj pomnażać, prawda, lansujesz, nie wiem, wspierasz i tak dalej, a ja wspieram wszystkich i waszych i naszych, ja po prostu chcę, żeby ta przyjaźń była prawdziwa i żeby to, co my deklarujemy, że my lubimy, że my zapraszamy, żeby to po prostu było prawdą, ale nie tylko słowami, a do tego potrzeba, tak jak pan powiedział, bardzo dobrze działań i nawet jak do tańca, no trzeba się ruszyć. A jak pani na przykład idzie do sklepu i na przykład kasjer, kasjerka, widzimy czasami, mają plakietki z imionami, że są imiona ukraińskie. Rozmawia pani z nimi po ukraińsku, czy stara się pani podpytywać? Wie pan co, właśnie to jest... Oni w ogóle są, na początku nie są zdziwieni, że... Ja zaraz panu powiem, jak to jest. To jest skąd też ta kobieta takie... z ukraiński? Właśnie, takie jest, bardzo różne są te reakcje. I ja już też zauważyłam, że na siłę nic nie zrobisz. I bardzo dużo moich z kolei rodaków z pierwszej mojej ojczyzny są niedojrzali do tego, żeby w ogóle o tych tematach rozmawiać. Oni są na etapie, jak ja to mówię, skorupy. Tak, bo jak wyjeżdżasz, to w ogóle ciebie nie interesuje nic, chcesz tylko zarobić, wrócić, przeżywasz, że zostawiłeś tam dzieci, rodzinę i tak dalej. I kiedy ktoś zaczyna te takie, prawda, już figury retoryczne, to oni nawet czasami nie rozumieją, po co w ogóle, a po co ja mam z nimi po ukraińsku, jeśli oni już uczą się polskiego, to oni mogą też po polsku. Nawet chcą czasem pokazać, ja możemy po ukraińsku, ale ja też mogę po polsku, prawda, no bo to jest jej osiągnięcie, że ona umie po polsku. Natomiast jak już jest ktoś stage 2, jak ja to mówię, czyli już trochę pobył, już trochę odczuł, że tak mu jest smutnawo, że jeszcze się nie może odnaleźć, że już i tam nie jest u siebie i tu nie jest u siebie, to już jest taki stage, gdzie już zagadujesz i mówisz: hej, to możemy po ukraińsku pogadać, naprawdę?
a panie tutaj skąd, nie? Ja mówię, że ja to jestem tam 30 lat, ja robię to i to, oj, naprawdę, a to my nic nie wiedzieliśmy. Czyli jeszcze nie ma świadomości, co się dzieje wkoło, ale już zaczynają się interesować. I dopiero stage 3, jak ja to mówię, kiedy już ktoś otworzył się na życie w Polsce naprawdę, interesuje się, poznaje, jest w grupach, obserwuje, słyszy, że tam powiedzmy jakaś tam ta osoba albo ta, ja do nich należę, już tyle lat jest w Polsce, coś tam zrobiła, coś tam próbuje robić i tak dalej, to już zaczynają wtedy naprawdę się cieszyć, wspierać, spotykać się. Mamy całe Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, gdzie są nie tylko Ukraińcy, są Polacy z różnych narodowości ludzi w ogóle. Po prostu to są ludzie, którzy lubią Ukrainę i się z nią przyjaźnią i my robimy super aktywności kulturalnej, dzieciom pomagamy, teraz właśnie domy dziecka ubieramy w buciki zimowe, bo tam są takie naprawdę niektóre sytuacje teraz na froncie, te domy dziecka tam bombardują, ale różne rzeczy robimy, które są tak od serca i wtedy ci ludzie się łączą. I myślę, że do tego trzeba dojrzeć. Tak samo jak wśród Polaków, moich kolegów i nie kolegów, jak zauważyłam, ci, co kompletnie się nie zetknęli z tym problemem, że to jest jakiś tam, prawda, ważny aspekt do zbadania. Uważałem to tak po prostu za płytką rzecz, że w ogóle po co ty w ogóle temu? Jesteśmy podobni, wszystko jak jest, tak jest, po co to ruszać? Ale ci, którzy są bardziej świadomi, mają jakieś doświadczenie już w tym, to rozumieją, że to nie jest takie proste i nigdy nie było proste. Wczoraj fantastyczną rozmowę odbyłam tutaj z kolegą, który w Anglii wiele lat był. On mi po prostu w dwóch słowach, jak przejrzał książkę, on powiedział w dwóch słowach: Weronika, idealnie powtórzyłaś to teraz, co myśmy przeżywali w Anglii. Dopóki nas było do 2 milionów, dopóki nie było nas na tyle dużo, że myśmy jakkolwiek mogli wejść w drogę Anglikom, to było brawa, prawda, nasi koledzy z Polski. Natomiast jak tylko zaczęło się, że już tam te rodziny pozostają, socjal już jest wypłacany dla ich dzieci, że oni już zaczynają wysokie stanowiska, że zaczynają trochę się rządzić, jak to mówią w Polsce, to od razu w ogóle z jakiej racji, prawda, tutaj cudzoziemcy mają mieć takie same prawa jak my. Więc tutaj trzeba według mnie nad tym tematem pracować nie tylko my jako ludzie, bo my to sobie możemy pogadać, ale to jest instytucjonalna sprawa, tak? I izba gospodarcza, owszem, fajnie, ale to jest bardziej biznes i tu my się zawsze dogadamy. Natomiast to, co się dzieje właśnie w społeczeństwie, to, co się dzieje wśród ludzi, według mnie to są sprawy i samorządów, i państwa, i generalnie organizacji, które powinny to widzieć. A wiadomo, że się zaczyna od ludzi, dlatego tu się spotykamy, dlatego ja się staram jak najbardziej z serca opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach i to przemawia, wiesz, jedna rozmowa z każdym, z kim miałam okazję rozmawiać, zawsze zmienia punkt widzenia na to, no ponieważ ludzie żyją w swoim świecie i nie muszą o tym myśleć. To ja o tym myślę tyle, co tu jestem, każdego dnia, bo chcąc, nie chcąc, mnie każdy zawsze coś zapyta o Ukrainę albo gdzieś tam wytknie, że jestem nie taka jak inni. I ja to przerobiłam już po 1000-kroć, więc może dlatego tutaj moja misja jest taka i mnie tu rzucono, bo całe życie człowiek sobie zadaje pytanie, jak gdzieś tam się znalazł w innym końcu świata, a dlaczego tu, a dlaczego ja? I tak już tą sobie misję wyprowadziłam i już ją przyjęłam do serca i czuję, że to jest moje, że właśnie łączyć, nie dzielić, tłumaczyć, a nie komplikować, przyjaźnić, a nie odwrotnie, prawda, kłócić ludzi, narody i to nie tylko Polskę. Tak samo się dobrze czuję, na przykład jak pojadę na Litwę i my to samo robimy, te figury retoryczne, rozmawiamy o Polakach, Ukraińcach, się śmiejemy, porównujemy, chcemy się przyjaźnić. Prowadziłam kiedyś w ogóle przez 10 lat taką drużynę artystów polskich, która gra w piłkę nożną i charytatywnie zbieraliśmy pieniądze. Ja zorganizowałam ponad 200 meczów międzynarodowych, w tym 3 Mistrzostwa Świata artystów w piłce, więc poznaliśmy artystów, piłkarzy ze wszystkich narodowości, od Japończyków poprzez Brazylijczyków. To są cuda, nie widzę, to są w ogóle chodzące fenomeny i z każdym próbowaliśmy rozmawiać o ciekawostkach, o naszych odmianach, o naszych wspólnych rzeczach. To jest strasznie ciekawe. I dzisiaj powiedział pan Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, był fantastyczną rzecz. Ja tego nie mogę powiedzieć, bo mnie od razu zaszlachtują, ale on to powiedział jako Polak. Ale on powiedział, że Polska jest bardzo ksenofobiczna dzisiaj, tak? Bo to historycznie się złożyło po wojnie, że jest bardzo zamknięta narodowościowo. I teraz to nie jest łatwe dla Polski. Czy ma pani takie wrażenie, że trochę takie właśnie zamknięcie na innych trochę zaczyna rosnąć w naszym kraju?
Chyba z jednej strony tak. Że trochę w ostatnich latach bardziej tego typu tematy się zintensyfikowały? Tak, znaczy nastroje się zidentyfikowały, ale praktycznie nie. No i to jest właśnie ta paranoja, bo albo faktycznie jeśli się zamykamy, to nie zapraszamy Ukraińców, siedzimy sobie sami, sobie radzimy, tak? Ale jeśli już ich zapraszamy, chwalimy, mówimy, że to oni budują gospodarkę dzisiaj, pomagają i tak dalej, że my ich lubimy, no to okażmy to na całym froncie, a nie tylko do momentu, dopóki nam sprzątają w domu albo na półkach rozkładają, bo coś dalej, to ci ludzie co mają? Dzieci nie dawać do szkół, nie iść na wyższe stanowiska, mają się nie rozwijać, oni są też tacy sami jak my tutaj, więc nie można tak robić, prawda? Albo zdecydujmy się. Jak mówimy A, to mówmy B, a tutaj jest tak trochę właśnie w połowie drogi. Znaczy nie mam pani takiego wrażenia, że mamy takie zapędy w stosunku do osób z tych krajów, z którymi gdzieś jednak łączy nas jakaś historia, czasem trudna i czasem bolesna, a zupełnie inaczej podchodzimy na przykład do Azjatów, czy na przykład do osób z innych kontynentów, gdzie jednak tych punktów takich zapalnych, jeśli chodzi o historię, no chociażby film Wołyń, który wywołał bardzo dużo emocji wywołał w naszym kraju, że jednak tutaj właśnie to rośnie, że cały czas gdzieś jednak ta historia gdzieś... Z tą historią to ja w ogóle mam strasznie... Wszyscy starają się bić ten złom historyczny. Dokładnie. Strasznie dla mnie to jest niezrozumiałe, szczerze mówiąc, bo takie się rozłożyć to na punkty pierwsze, to tak szczerze popatrzeć sobie w twarz dzisiaj, niech każdy usiądzie, każdy, kto do tego Wołynia wraca, niech powie jedną rzecz. Czy ja dzisiaj w swoje lata jestem w stanie cokolwiek tobie, Polakowi, który nawet miał problem z tym, prawda, tematem, rozwiązać ten problem? Czy jestem w stanie? Poza tym, że mogę osobiście, tak jak zawsze mówię, jeśli chcecie ode mnie, ja mogę przeprosić za wszystkich wszystko. Dla mnie w ogóle to nie jest problem, żeby przeprosić. Dla mnie jest problem, żeby po pierwsze ktoś się tym zajął, ktoś, kto powinien się tym zająć. Dlaczego Niemcy, prawda, wyczyścili sytuację wojny, która była po prostu koszmarem 20 milionów moich rodaków i mojego osobistego dziadka, ciotek, prawda, mojej matki, która się urodziła sierotą i ledwo przeżyła na wojnie, i nikt dzisiaj o tym już nie mówi, bo po prostu to zrobili instytucjonalnie, to co rozmawiamy. Natomiast ten fragment naszej historii jest bardzo bolesny dla obu stron i nim powinno się zająć, prawda, państwo. My natomiast powinniśmy tych ludzi dzisiejszych, według mnie, nie obarczać tym. My możemy porozmawiać, ale nie możemy za to my cierpieć. Tym czasem nie wszyscy mają. A już właśnie, co chciałam powiedzieć? Najgorsze, że... Polacy i Ukraińcy. Dokładnie. Polacy mają większą, bo w Polsce się uświadamia historycznie, naprawdę, to jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o świadomość. W Ukrainie ludzie się zaczęli dowiadywać prawdy o historii, tak na dobrą sprawę, od 15 lat temu w ogóle. Nawet własny Holodomor, który był pomorem i ludobójstwem 10 milionów Ukraińców, jest w naszej świadomości dzięki Juszczenko od 15 lat dopiero. Więc Wołyń to jest tak jakby tak. Tak samo niszczyło NKWD i Polaków, i Ukraińców. Przez Ukraińców to w ogóle od początku wieku. I ci ludzie tam nie mają jeszcze ani wiedzy, ani świadomości, jak ważne to jest dla Polaków, jak ważne, żeby to rozliczyli. Dlatego nie domagają się tego od rządzących. A Polacy po prostu się obrażają ogólnie na cały naród. I ja to czuję. I mi z tym jest bardzo źle, bo ja bym chciała coś z tym zrobić, ale ja się nawet nie biorę, bo to jest zbyt bolesne. Nie uważam... Akurat, mimo że uwielbiam filmy Smarzowskiego i dobrze, że podejmuję różne tematy, ostatnie Wesele jest fenomenalne, jestem po prostu pod wrażeniem od tygodnia, chodzę, nie mogę dojść do siebie. Natomiast nie uważam, że akurat ten film, o którym powiedziałeś, o Wołyniu, był w odpowiedni sposób przygotowany i w odpowiednim momencie powstał, ponieważ szczerze, jakby nie było już tymi Ukraińcami, ale to oni dzisiaj mają wojnę od 7 lat, to oni dzisiaj walczą za cały świat z Rosją, to oni tracą dzisiaj swoje dzieci, na każdego dnia płaczą wszyscy, groby, pogrzeby i tak dalej. I jeszcze taki cios, prawda, z tym filmem, z którym trzeba się było zmierzyć i jakby oni nie wiedzą, co z tym robić. Tak, no... Jest fakt, było, trzeba coś z tym zrobić, ale co mają ludzie z tym zrobić? No jakby, rozumiesz, o co chodzi? Nie ma instrumentu wypracowanego, tylko wrzucają cały czas jakieś wyzwanie, mięsa, obrzucają tych ludzi i ja jako człowiek się zastanawiam, co ja mogę jeszcze zrobić? No właśnie, pani Weroniko, mieszka pani w Polsce 30 lat i chyba przeszła pani przez wszystkie stopnie popularności w naszym kraju. Wszystkie. Chyba, tak, do góry. I w dół, i z powrotem do góry. Jak po latach pani do tego wszystkiego podchodzi? Były programy telewizyjne, występowała pani w serialu.
no, kariera, o której wielu, powiedzmy, Polaków marzy od dziecka, a pani, mam wrażenie, w takim szybko, jak w takim kalejdoskopie, przeszła pani przez wszystkie stopnie popularności, od tego, że była pani mega popularna i lubiana, potem, gdzie chyba w mediach nawet skasowano pani jedną, całe nazwisko, które było tylko jedna literka i kropka, plus do tego już momentu, że rozmawiamy dzisiaj na Baltic Business. To jest według mnie świadectwo na to, że ja nigdy tej kariery ani nie planowałam, ani nad nią nie panowałam. Szczerze, to jest typowo właśnie ukraińskie, że jesteśmy tak spontaniczni i tak otwarci, że po prostu to, co życie daje, jak jakieś wyzwanie jest, to się albo bierze i robi się dobrze, albo się nie robi. I ja, tak teraz z perspektywy, myślę, że bardzo często postępowałam zgodnie z sercem, a nie rozumem. Czyli jak mój pierwszy małżonek powiedział, że on potrzebuje wsparcia, żebym produkowała filmy, żebym go tam menedżerowała i tak dalej, to ja oczywiście nie odmówię, tak? Jak komuś potrzeba drużyny artystów zrobić, ja oczywiście zrobię i tak dalej, w związku z czym ten, kto robi, ten dostaje i po głowie, i nagrodę, jak to mówią. Ten, kto siedzi w domu, to raczej go nic złego nie spotka. To tak mniej więcej mogę to podsumować. To, że się jakby wydarzyło wiele rzeczy w moim życiu, też zawsze próbuję na to patrzeć filozoficznie i po prostu od ilości tych projektów, które zrobiłam sama, już czasami nie wierzę, że to jest możliwe, ale no, taką mam naturę, uwielbiam kreować, uwielbiam robić fajne rzeczy, ważne rzeczy i z tego względu też prawdopodobnie ta ilość i takich wyników. Natomiast nigdy się nie zatrzymałam na żadnej nagrodzie, nigdy się nie trzymałam żadnego ani miejsca, ani projektu i nawet trochę tego żałuję, bo gdybym tak zrobiła, to mogłam na przykład z pierwszą książką chodzić bardzo długo, ją obejmować i mówić, że jestem autorką, z drugą wspaniałą, zresztą przydatną, którą chwalą wszyscy, dzięki niej sporo dzieci się pojawiło na tym świecie, co mnie cieszy, ale ja idę dalej. Tak jakby ja się nie przywiązuję do tego, co robię. To nie jest dla mnie celem samo w sobie. Dla mnie celem jest przejść drogę z fajnymi ludźmi i przerobić jak najwięcej ciekawych tematów potrzebnych ludziom, tak? Takie dzisiaj to odczuwam. I jeśli wiem, że dzisiaj na 30-lecie naszych polsko-ukraińskich stosunków rozmawiamy w najważniejszym momencie w ogóle dla naszych w ogóle historycznych właśnie kontaktów, czyli 30 lat temu Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niezależność Ukrainy. Ukraińcy to pamiętają, czczą, uwielbiają Polaków, uwielbiają Polskę. Jak mi ktoś mówi teraz, że a prawda, że w Ukrainie się nie lubi Polaków, ja mówię, skąd człowieku ten pomysł w ogóle? Jakbyś zobaczył, jak Polacy się modlą na Polskę dzisiaj, to przykładem tego jest, przyjeżdżają tutaj w ciemno, myślą, że przyjechali w ogóle do raju. I dopiero czasami po paru latach do mnie mówią, słuchaj, ale to wcale nie jest tak jak w raju. Ja mówię, poważnie? A wiesz, że mi samochód ukradli, a ja myślałam, że tu nie kradną. A wiesz, że mi powiedzieli, myślałam, że nie powiedzą. Wiesz, o co chodzi. I tak to jest. Dlatego też ja nie zatrzymuję się na złych rzeczach, mimo że bardzo bolą i wiadomo, że szkoda, że się przydarzą, ale mnie się wydaje, że tak jest. Fajna, przepraszam, była ta sława? Którą się wpewnił, fajna sława? Czy ta sława, którą, nie wiem, miała pani w mediach, występując w różnych czy programach. To było fajne? Tak. Szczerze, ty tak tego nie możesz sam odebrać, czy to jest fajne. Zawsze jest fajne, kiedy ludzie cię rozpoznają i chcą... Rozpoznawalność, oczywiście, że zdjęcia, to jest autografy. Miłe. No to jest miłe, ale to jest jedna setna tego, co na co dzień przeżywasz. Tak naprawdę ci ludzie są w takim kieracie i ja szczerze od tego odeszłam świadomie. Ja zrezygnowałam z tego świadomie w momencie, kiedy zobaczyłam, że tego są blaski i minusy ogromne. Ja nie byłam w stanie wytrzymać tego dłużej, bo dla mnie się liczą też rzeczy takie, gdzie trzeba chodzić po ziemi, gdzie trzeba mieć czas dla siebie, dla rodziny. Chciałam urodzić dziecko, chciałam mieć spokój, a ja w tym kieracie nie byłam w stanie tego zrobić. Ja czułam, że mnie rozrywają z każdej strony, bo tak to się dzieje. Chyba, że ktoś jest jakby w jednym temacie, tak myślę sobie, że dużo łatwiej na przykład, jak ktoś sobie wybrał jeden zawód, jest aktorem, niekwestionowanym, prawda? I sobie planuje to na całe życie. Wie, że jak pójdzie do teatru, to tam będą autografy, jak pojedzie na wieś, to tam nie będzie autografów. To wtedy inaczej. Ja zbyt dużo rzeczy robiłam, zbyt dużo mnie to jakby kosztowało i atakowało, dlatego ja miałam momenty, kiedy się odsunęłam, teraz jest moment, kiedy troszeczkę gdzieś tam wracam, ze względu na też, ale tylko ze względu na projekty. Nigdy nie myślę o tym w kategoriach sławy. W ogóle mnie te słowa jakby nie właśnie, podobają to może się. Na sam koniec. O, Ukraina. Właśnie tak się nazywa. O, Ukraina. Ukraina. Tak.
Co jest w tej książce i dla kogo ona jest? Dla Ukraińców czy dla Polaków? Właśnie, ta książka jest dla Polaków. Po pierwsze dlatego, że w języku polskim. Po drugie, że pisana jest w taki sposób, że się zwracam właśnie do mieszkańców Polski, opowiadając pewne historie, porównując pewne zjawiska. I oczywiście dlatego, że tu jest też, poza tym, że podejmuje 30 fajnych tematów związanych z Ukrainą, a tematy tutaj w spisie treści możecie zobaczyć, czy jesteśmy tacy sami, czy powiedzmy chcielibyśmy poznać smaki Dniepra, czy Ukraina jest najbogatsza, czy najbiedniejsza, co się dzieje w dyplomacji, co się dzieje w restauratorstwie, jak mówimy, jakimi językami, prawda, i jakie losy Ukrainy generalnie geopolitycznie, jest tu mnóstwo fajnych tematów. Ale też przeplatane, słuchajcie, poza zdjęciami, pięknymi przepisami kuchni ukraińskiej, bo wiem, że Polacy jak tylko posmakują, to zawsze pozostają fanami. Dlatego też pozwoliłam sobie to zrobić. Próbuję znaleźć. O, na przykład, tak mniej więcej wyglądają przepisy. Coś na święta. Karp. I tu się muszę pochwalić, że jak takiego karpia mojego zrobicie, to mam nadzieję, że każdy powie, że czegoś tak smacznego jeszcze nie jadł, jeśli chodzi o karpia oczywiście, bo ja zawsze tak słyszałam. Mało tego, wysoko postawione osoby w tym państwie bywały u mnie na przyjęciach w swoim czasie i chwaliły, a ten przepis przez wiele lat był przyjęty do restauracji w Warszawie i nazywał się dokładnie tak, karp à la Véronique. Także takich przepisów też znajdziecie tutaj 30 sztuk. Jest tu barszcz ukraiński czerwony, zielony, są placki z kapusty kiszonej, fuczki nasze. Są oczywiście wszystkie nasze najważniejsze potrawy takie, które w każdym ukraińskim domu się znajdują i ukochany śledź pod szubą wszyscy też tu lubią, ale robią troszkę inaczej, więc warto. Myślę, że druga nazwa tej książki jest słuszna, Przewodnik po smakach i smaczkach Ukrainy. I moim marzeniem jest, żeby to był przyjemny prezent dla każdego ode mnie i też dla mojej Ukrainy, dla mojej Polski, po prostu jako taki wkład z serca w naszą przyjaźń i porozumienie. I w to wierzę. No właśnie, w Świnoujściu według różnych szacunków mieszka około 4-5 tysięcy obywateli Ukrainy. No i nie pozostaje nam nic innego, jak chyba tylko nauczyć się mieszkać razem. Naszym gościem była pani Weronika Marczuk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I tego wam życzę i nam wszystkim. Dziękuję serdecznie. Wesołych świąt.